Dzień dobry, witam po raz kolejny bardzo serdecznie w odcinku programu Gitarowy Zawrót Głowy. Przy mikrofonie tradycyjnie Michał Drab, a dzisiaj temat troszeczkę taki niecodzienny. Troszeczkę odejdziemy sobie od spraw gitarowych, stricte gitarowych, a podzielę się z Wami kilkoma takimi prywatnymi wskazówkami, drodzy Państwo, na to, jak w bardzo łatwy sposób można dostać szóstkę z muzyki, jak zabłysnąć na muzyce i sprawić, że można właśnie dostać tą najwyższą ocenę. To będzie bardzo krótki odcinek, będzie to kilka właśnie takich tipów z mojego doświadczenia, które sam stosowałem będąc w szkole podstawowej w gimnazjum, jeśli chodzi o lekcje muzyki, i przyznam szczerze, że te tipy zawsze naprawdę miały swoje zastosowanie i dzięki nim mogłem zdobywać naprawdę najwyższe oceny. Zatem serdecznie zapraszam do słuchania, poproszę już na początku o łapkę w górę, o komentarz, jeśli Państwu podoba się ten odcinek, i zapraszam. Pierwszym takim najbardziej oczywistym punktem, z racji tego, że omawiamy tutaj w naszym programie Gitarowy Zawrót Głowy grę na gitarze i różnego rodzaju tajniki i rzeczy związane z grą na tymże instrumencie, będzie właśnie zaproponowanie nauczycielowi muzyki zagrania czegoś ponad program na swoim instrumencie. Oczywiście wiadomo, nie musi to być gitara, jeśli na przykład gramy na flecie, jeśli gramy na keyboardzie, czy też właśnie na gitarze, to możemy tutaj otwarcie nauczycielowi zaproponować jeden jakiś utwór, który lubimy grać, którego się już nauczyliśmy na przykład na lekcjach tutaj w naszej szkole. I dzięki temu właśnie można zdobyć naprawdę bardzo wysoką ocenę, ponieważ nauczyciele zawsze będą doceniać inicjatywę uczniów, szczególnie taką inicjatywę właśnie oddolną, że uczeń sam chce zrobić coś ponad program, i właśnie wszystkie te wskazówki, które dzisiaj Państwu wymienię w tym odcinku, będą się tego dotyczyć. I dlatego właśnie moim zdaniem gra na instrumencie jakiegoś utworu na lekcji przed całą klasą może być jednym z najlepszych tutaj sposobów na zdobycie najwyższej oceny z muzyki. No i taki utwór można też na przykład skonsultować wspólnie z nauczycielem. Może to być na przykład podyktowane też tematem przerabianym na danej lekcji muzyki, ale oczywiście jest tutaj o wiele większa dowolność, dlatego serdecznie zachęcam do takiego właśnie, do takiej działalności, do takiej inicjatywy, aby wybrać jakiś utwór i zagrać go po skonsultowaniu z nauczycielem, na przykład na lekcji. Kolejną wskazówką do zdobycia szóstki z muzyki, moim zdaniem, jest coś, co może być rozwinięciem, swoistym rozwinięciem punktu pierwszego, czyli zagrania utworu przed nauczycielem, przed klasą na lekcji. Może być to przygotowanie oprawy muzycznej na apel, akademię czy inną uroczystość szkolną. I tutaj właśnie ja miałem na przykład tak, że kiedy już grałem na gitarze 2 lata, 3 lata, to byłem poproszony o zagranie zawsze jednego, dwóch utworów na gitarze. Ktoś wtedy dodawał również oprawę wokalną, była oprawa innych instrumentów, czasami ja grałem na gitarze solo. Ale też daje to bardzo duże poczucie takiej właśnie misji, można powiedzieć, czyli tego, że my zostaliśmy poniekąd wybrani, my zostaliśmy wyróżnieni tym, że możemy naszą muzyką tutaj ubarwić jakąś szkolną akademię. No i na pewno będzie to też bezcenne doświadczenie dla młodego muzyka, jeśli chodzi o występy przed publicznością, jeśli chodzi o przezwyciężenie swego rodzaju też stresu, tremy i oswojenie się z tym, ponieważ w wielu przypadkach też po to gramy na gitarze, żeby móc grać dla kogoś, żeby nie grać całe życie dla siebie, ale żeby móc grać dla kogoś, nieważne czy na scenie dla 1000 osób, czy na ognisku dla 10 osób, ale obycie z gitarą i z publicznością w tym momencie będzie naprawdę bardzo, bardzo istotne, bardzo ważne. No i za taki występ na pewno możemy tutaj taką szóstkę z muzyki uzyskać. Wskazówką numer 3 może być takie swoiste zgłębienie aktualnie przerabianego tematu i wykazanie się ponadprzeciętną aktywnością w trakcie zajęć. Czyli tutaj powiedzmy omawiamy twórczość jakiegoś kompozytora, nie wiem, powiedzmy Mozarta, Wagnera czy Schumana, czy jakikolwiek inny temat. No i właśnie jeśli uczeń zacznie zgłębiać ten temat, zacznie przygotowywać jakieś dodatkowe ciekawostki, dodatkowe materiały na lekcje o danym temacie przerabianym, albo będzie zgłaszał się i odpowiadał w trakcie lekcji,
to na pewno zostanie to docenione przez nauczyciela i w taki sposób można też zdobyć bardzo atrakcyjną, najwyższą ocenę. Także tutaj, tak jak w przypadku muzyki, tak jak w przypadku innych zespołów, ponadprzeciętna aktywność na lekcji na pewno będzie tą cegiełką, która pomoże zdobyć najwyższą ocenę. Kolejnym podpunktem, który mógłby być bardzo fajnie połączony z tym, o czym mówiłem przed chwilą, jest wykonanie prezentacji projektu bądź referatu na dany temat. I ja miałem na przykład tak, że pod koniec gimnazjum zostałem poproszony o przygotowanie referatu na całą godzinę lekcyjną o kilku najwybitniejszych gitarzystach. Zrobiłem cały projekt, zrobiłem całą prezentację i tam zawarłem m.in. kilka słów o Jimi Hendrixie, Ericu Claptonie, Edim Van Halenie czy Johnie Petrucciim i paru innych gitarzystach. No i każdemu poświęciłem kilkanaście minut i tak zazębiłem się w całej lekcyjnej godzinie. Dlatego wydaje mi się, że na muzyce jak najbardziej można takie coś przygotować. Nie mówię tutaj tylko o tym, żeby przygotować pod kątem gitary, ale pod kątem wirtuozów jakiegokolwiek innego instrumentu, czy to perkusji, czy keyboardu, czy trąbki, czy skrzypiec. Naprawdę może być to cokolwiek. No i dzięki temu też uczniowie pogłębią swoją wiedzę, jeśli przekażemy ją wystarczająco przystępnie i ciekawie. No a uczeń przedstawiający może w bardzo łatwy sposób zdobyć tutaj naprawdę najwyższą ocenę. Ostatnim, piątym już podpunktem jest przyniesienie ciekawej płyty bądź płyt z muzyką i omawianie ich na lekcji pod kątem przerabianego materiału. To może być muzyka klasyczna, może być muzyka jazzowa, może być muzyka rockowa, w zależności od tego, o czym jest mówione na lekcji. I przygotowanie się pod tym kątem również może być jak najbardziej ciekawe. Ja też bym połączył to na przykład, jeśli mamy oczywiście taką możliwość, z prezentacją nośników muzycznych, czyli porównanie na przykład dużej czarnej płyty winylowej z płytą CD, właśnie płytę winylową z płytą CD porównać na przykład z kasetą magnetofonową i potem na przykład z nośnikami cyfrowymi, takimi jak chociażby różnego rodzaju serwisy streamingowe. No i dzięki temu można pokazać, jak ewolucja odbioru muzyki zmieniała się przez lata i dzięki temu też rozszerzyć uczniom w klasie spektrum spojrzenia na ogólnie na muzykę. I to wszystko, co na dzisiaj przygotowałem. Mam nadzieję, że kilka z tych propozycji przyda się Państwu, przyda się również naszym uczniom, bo jak się okazuje, muzyka jako właśnie dziedzina sztuki, jako przedmiot w szkole może naprawdę być interesująca i jeśli tylko nią się zainteresujemy, naprawdę możemy tutaj również zdobyć najwyższą możliwą ocenę, czyli szóstkę. Zatem tych szóstek z muzyki serdecznie naszym uczniom życzę i zapraszam do zostawienia łapki w górę, do zostawienia komentarza, jakie jeszcze tutaj Państwo mielibyście pomysły na zdobycie najwyższej oceny z muzyki, a my słyszymy się już niebawem. Zatem dziękuję za uwagę i do usłyszenia.